Kojarzycie, jaki jest tytuł dzisiejszego zjazdu, jaki mamy tutaj? Tak? Właśnie. Ogień doświadczeń. Ciekawy temat, prawda? Mieliście kiedyś taką sytuację, że spadały na was nieszczęścia, albo jedno wielkie, albo nieszczęście za nieszczęściem i wydawało się, że to nie ma końca? Przypomnijcie sobie, jakieś takie, czy to ze szkoły. Próbowaliście zdać jakiś przedmiot i za każdym razem nie wychodziło. Albo inna sytuacja, podobała wam się jakaś dziewczyna, albo jakiś chłopak, no i próbujecie, staracie się, no tak podbijacie. Nic z tego nie wychodzi. Może w pracy nie wychodzi dobrze. Dobrze wam się wiodło, albo mieliście nadzieję, że dostaniecie jakąś pracę i nagle wszystko wali się. Albo was zwalniają z jakiegoś błahego powodu, albo mówią, no dziękujemy, wszystko było fajnie, ale mamy lepszego kandydata na to miejsce. Chyba nikt z nas, jak tutaj siedzimy, nie jest wolny od tego typu problemów. No chyba, że tak, to ja bardzo chcę poznać taką osobę, która naprawdę nigdy nie przechodziła przez ogień doświadczeń. Ale normalnie to bywa tak w życiu, że przychodzą naprawdę ciężkie chwile i możemy to nazwać spokojnie ogień doświadczeń. Coś, co pali. Coś, co sprawia, że spalamy się czasem wewnętrznie i bijemy się z sobą i zastanawiamy się, co dalej będzie. Jak ja to wszystko przetrwam? I chciałbym, abyśmy dzisiaj ten, powiedzmy, temat rzeka starali się najpierw jakoś, powiedzmy sobie, przynajmniej przeanalizować pod jednym kątem, o tak. A potem, po kazaniu, zrobimy dalsze rozważanie i wtedy to już wy będziecie mogli w klasach akurat więcej porozmawiać na ten temat. Ale teraz jak tutaj jesteśmy, to otwórzmy sobie nasze Biblię na Ewangelii Mateusza, 15 rozdziale. Otwórzcie ze mną. Tam jest taka bardzo ciekawa historia. I tak jak mówię, to nie będzie wyczerpanie całkowite tego tematu. To będzie tylko fragment, ale myślę, że bardzo istotny fragment tego całego tematu, jakim jest ogień doświadczeń. 15 rozdział Ewangelii Mateusza. I tutaj akurat jest opisana historia, kiedy Pan Jezus jest tak bardzo zmęczony tym, że Żydzi cały czas go atakują. Żydzi co i róż próbowali jakieś zasadzki zrobić na niego. A to go złapać na jakimś słówku, które się nie podobało im. A to próbowali nasyłać na niego jakichś szpiegów. I wyobraźcie sobie, że chodzicie po tej ziemi jako Bóg w ludzkim ciele. Czynicie dobrze dla drugiego, a ciągle ktoś przychodzi i tylko patrzy na was i myśli sobie tak, no i co tutaj złego w nim znaleźć? Co tylko mogę zrobić, żeby podnieść rękę i powiedzieć, to nie tak, bracie, się zachowujesz, to źle. I zaraz tak naprawdę naszykowaliby kamienie i ukamienowali. I wyobraźcie sobie, jaka wielka presja psychiczna była na Panu Jezusie. I on w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że trzeba po prostu odsapnąć trochę. Trzeba po prostu odpocząć. I zaczyna iść. I bierze swoich uczniów na wędrówkę w okolice Tyru i Sydonu. Czyli to nie były izraelskie miasta. To były miasta na północ od Izraela, miasta, gdzie mieszkali poganie. I tam dzieje się właśnie historia, która jest opisana tutaj od wersetu 21. Jezus odszedł stamtąd i wycofał się w okolice Tyru i Sydonu. A oto przyszła z tamtych stron kobieta, Kananejka, i wołała, zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Moja córka jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. Wtedy podeszli jego uczniowie i prosili go, odpraw ją, bo woła za nami. A on odpowiedział, jestem posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela. Lecz ona podeszła i pokłoniła mu się, mówiąc, Panie, ratuj mnie. A on odpowiedział, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. A ona rzekła, tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy spadające ze stołu ich panów. Wtedy Jezus powiedział do niej, o kobieto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie jak chcesz. I w tej chwili jej córka została uzdrowiona. Rozbijmy tą historię na czynniki pierwsze, od samego początku. Popatrzcie, przychodzi do Pana Jezusa kobieta. To nie on idzie, nie szuka jej z pozoru.
I ona ma problem, potężny problem, z którym sobie nie potrafi poradzić. Wiemy doskonale, na przykład z życia Jezusa, że ta kobieta próbowała już wszelkich sposobów. Próbowała u innych bogów, nie dało rady. I gdzieś usłyszała, że jest taki ktoś, kto jest w stanie wygnać każdego demona, kto jest w stanie uzdrowić każdą chorobę i dla niego nie ma problemu. On kocha każdego człowieka i doszła do wniosku, to jest mój jedyny ratunek. To jest moja jedyna nadzieja. Mam przepotężny problem. Teraz pytanie. Czy ktoś z was widział człowieka zdemonizowanego? Nie mówię o horrorach, tego typu rzeczach, tylko naprawdę, na żywo. Jakieś pojedyncze osoby? Czy to jest miły widok, czy straszny widok? Straszny? To jeszcze zależy, jak wygląda akurat ten moment tej osoby zdemonizowanej, ale są takie chwile, gdzie naprawdę człowiek nie wie, co się zaraz z nim stanie. Też miałem jakieś do czynienia z taką osobą. Nigdy nie wiadomo było tak naprawdę, czy zaraz człowiek oberwie czymś, czy ta osoba się zaraz rzuci na mnie, czy będzie drzeć się, bo i takie były sytuacje. To jest coś strasznego. I wyobraźcie sobie, że ona patrzy na swoje dziecko, które jest zdemonizowane, przez które działa szatan i ona nic z tym nie może zrobić. Ona nie może pójść do lekarza i powiedzieć, proszę mi przepisać jakąś aspirynę czy coś. To nic nie pomaga. I ona jest zdesperowana. I przychodzi do tego, w końcu go znajduje, prawda? Tego, który może jej pomóc. O którym słyszała, że on jest w stanie każdą chorobę rozwiązać. I co się dzieje? Nic. To mniej więcej tak, jak czasem spotykamy ludzi, którzy nas no tak przysłowiowo olewają, prawda? Idziesz sobie, mówisz cześć, a ktoś przechodzi. Jesteś powietrzem. I mniej więcej tak wyglądało jej spotkanie z Panem Jezusem. Ona nie mówi do Niego cześć albo dzień dobry. Ona od razu zaczyna od wyznania. Mówi, zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Syn Dawida, dla nas to jest takie no, zwykłe określenie, byśmy powiedzieli. Ale dla Żyda to było jednoznaczne z tym, zmiłuj się nade mną, Mesjaszu. Zmiłuj się nade mną, Boże. Na Ciebie czekaliśmy. Ona od razu pokazuje, że tak powiem, daje serce na dłoni, prawda? Ona mówi, ja wierzę w Ciebie, ja wiem, że to Ty jesteś tym obiecanym. A Pan Jezus wydaje się całkowicie ją ignorować. I pokazuje jej tak, jakby była powietrzem. Nie obchodzisz mnie, ja sobie idę dalej. Bardzo dziwne. Niemniej jednak dziwniejsze potem są stwierdzenia Pana Jezusa. Popatrzcie, jak w końcu uczniowie przychodzą do Pana Jezusa i mówią, weź ją odpraw, bo już woła za nami. Czyli widać, że to nie było na zasadzie, ona raz powiedziała, Pan Jezus ją zignorował i ona mówi, o, to się poddaje. Tylko ona dalej woła, dalej prosi. I on wtedy mówi tak, no przepraszam Cię, nie mogę Ci pomóc, bo jestem posłany tylko do Izraelitów. Jesteś z Izraela? Nie. Nie mogę Ci pomóc. Przykro mi. To jeszcze nie jest takie dziwne, jak to, że gdy ona dalej próbuje i dalej podchodzi do Pana Jezusa, to Pan Jezus w końcu mówi do niej coś na zasadzie, dla mnie to ty jesteś jak pies. Nie interesuje mnie po prostu twój los. To jest jakiś dziwny obraz Pana Jezusa. Nie widzimy nigdzie na kartach Słowa Bożego, żeby on w taki sposób traktował drugiego człowieka. A tutaj do tej kobiety trzy razy wysyła takie bardzo zniechęcające sygnały. Każdy mocniejszy. Bardzo dziwne zachowanie. Szczególnie, że to chyba nie jest jedyny moment, kiedy Pan Bóg wydaje się ignorować potrzeby człowieka. Widzimy na kartach Słowa Bożego także pewne osoby, które wołały do Boga, mówiły, pomóż mi Boże, a wydawało się, jakby Pana Boga nic to nie obchodziło. Jakby miał głowę zajętą czymś innym i radź sobie człowieku sam. Mieliście kiedyś taką sytuację, że byliście w tym ogniu doświadczeń, że się wam walił grunt pod nogami, czuliście się fatalnie, może doświadczyliście jakiegoś strasznego wydarzenia, czy to na przykład zdrady jakichś bliskich, czy to odrzucenia, utraty czegoś albo kogoś wartościowego w waszym życiu i wołacie do Boga, a Pan Bóg wydaje się tak, nie dość, że nie odpowiadać,
to tak jakby błogosławieństwa swoje przekierował na innych ludzi, a wy jesteście tacy sami i nie potraficie sobie z tym poradzić. To chyba nie jest doświadczenie tylko tej kobiety. To chyba zdarza się także i dzisiaj. Miałem kiedyś takie zdarzenie. Wydawało mi się, że nie byłem winny w ogóle temu wszystkiemu. Normalnie chodziłem do kościoła, codziennie się modliłem, czytałem Słowo Boże, śpiewałem ku Bożej chwale. Jakoś czułem tą Bożą obecność, byłem zadowolony z tego. Czułem, że jest okej, ale któregoś razu budzę się, modlę się i wiecie co? I miałem takie dziwne odczucie, tak bym gadał do ściany. No i próbuję, wiecie, dłużej się modlić, próbuję czytać Słowo Boże. W ogóle jakby tak niebo było zamknięte. I ten etap tak długo, naprawdę długo się przeciągał. I się zastanawiałem, co jest grane? Czemu Pan Bóg nagle się ode mnie odwrócił? Potem zrozumiałem, że niezależnie od tego, co ja czuję, to Bóg ciągle jest ten sam. On ciągle mnie tak samo kocha. Ale ja nie mogę polegać na własnych emocjach i odczuciach. Ja muszę wierzyć temu, co on powiedział, że jak ze mną jest, to jest. Ale tutaj popatrzmy, dlaczego Pan Jezus tak dziwnie się zachowuje. Spójrzmy najpierw na uczniów. Co mówią uczniowie? Odpraw ją. Czyli? Tak, głośniej? Dokładnie. Panie Jezu, weź i powiedz coś mocnego, żeby przestała za nami wołać. Ona nie jest warta naszej uwagi. Weź ją przepędź. Czy oni się tak normalnie zachowywali? No chyba tylko w jednym momencie w Ewangelii jest opisane, kiedy to dzieci przychodziły do Pana Jezusa, a uczniowie nie pozwalali dzieciom, prawda? Ale normalnie uczniowie się tak nie zachowywali. Uczniowie współpracowali z ludźmi, współpracowali z Panem Jezusem. No jakoś to inaczej wyglądało, a tutaj oni są tacy zobojętnieni. Dlaczego? Tak? Dokładnie. 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 Oni mieli zakodowane w głowie. Bóg jest tylko dla Żydów. To jest nasz Bóg. I błogosławieństwa Jego są dla nas, a nie dla innych. I oni to wyznawali. No, powiedzielibyśmy, to jest coś a la fanatyzm religijny plus nacjonalizm. Ale de facto tak to było. Oni wyrastali, no powiedzmy sobie, z mlekiem matki niemal wysysali to, że oni są Żydami, są tym wybranym ludem Bożym i to wszystkie błogosławieństwa są im dane, a nie innym. I zobaczcie, że oni patrzyli, jak sobie przejrzymy inne historie z Biblii, Żydzi patrzyli wtedy na nie Żydów, na pogan, to są psy. To jest niewarte naszej uwagi w ogóle. Więc widać, że Pan Jezus ma problem. Problemem dla Niego nie jest tak naprawdę to, żeby uzdrowić tą córeczkę. To dla Niego był żaden problem. On powie słowo, on pomyśli i demona nie ma. Ale on ma większy problem. On ma problem z sercami uczniów. I to jest problem, bo tego się nie da załatwić jednym słowem. I w naszym życiu nieraz też dzieją się takie rzeczy, że jak chcemy kogoś nauczyć czegoś, to najłatwiej powiedzieć, prawda? Najłatwiej powiedzieć. Ale czy to zawsze trafia do ludzkiego serca? Nie. Dlatego na studiach, w szkole, najlepiej jest nie tyle robić wykład, co zrobić projekt. I wtedy młodzież się najszybciej uczy. I Pan Jezus też wie doskonale, że nie może tupnąć nogą i powiedzieć, jak wy się zachowujecie. No okej, oni się speszą, no bo Pan Jezus powiedział, ale oni dalej tu mają problem tak naprawdę. Oni dalej myślą, my jesteśmy narodem wybranym, a ona? A ona się do niczego nie nadaje. Żadne błogosławieństwa Boże się jej nie należą. Więc trzeba teraz jakoś tak zrobić, żeby pokazać im ich zachowanie, ich sposób myślenia, jako narodu żydowskiego. I zobaczcie, że Pan Jezus zaczyna grać pewną rolę tutaj. On gra rolę takiego przeciętnego rabina. Rabina, który jest zainteresowany wyłącznie swoimi, a dla innych Boże łaski są niedostępne. I ta rola, jaką Pan Jezus tutaj przyjmuje, jest po to, żeby im unaocznić, co wy macie tak naprawdę w sercach, ludzie?
czy to jest dobre, czy to jest to coś, co się Bogu może podobać? Powinniśmy pamiętać o tym, że jeśli my czasem przechodzimy przez ogień doświadczeń, a Pan Bóg nie reaguje, to czasem może być taka sytuacja, że nie reaguje między innymi dlatego, że ma także inne sprawy do załatwienia niż tylko ten nasz problem. Czasem sprawy są zbyt pogmatwane, zbyt skomplikowane, a my nie zawsze wszystko widzimy. Tak jak wtedy. I dlatego też powinniśmy teraz się przyjrzeć akurat tej kobiecie. Co byście zrobili, gdybyście to wy byli w jej skórze? Przychodzicie do Pana Jezusa, no, prosicie Go, mówicie, ty jesteś tym Mesjaszem, tym Bogiem, w którego wierzę. A On przechodzi mimo. Wołalibyście dalej? Czy byście powiedzieli, no nie, no, to co ja się tu wysilam? Po co ja tu w ogóle sobie strzępię język, proszę Go o coś, jak On w ogóle nie dba o mnie, On nawet mnie nie wysłuchał. Przeszedł mimo. Czy byśmy byli wytrwali? Kogo bardziej lubicie? Ludzi wytrwałych czy ludzi, którzy szybko się poddają? Tak? Kogo? Wytrwałych. Mhm. Ale czemu? Osiągają swój cel. Okej, okay. Tak. A można to przenieść na takie relacje międzyludzkie, prawda? Jeśli chłopakowi podoba się dziewczyna i cokolwiek próbuje, ale widzi no, jakieś takie zobojętnienie z jej strony i od razu się wycofuje, to co, dla takiej dziewczyny jest zachęcające, żeby brać go pod uwagę dalej? No nie, no pewnie, że nie. Bo sobie powiemy, on nie jest wytrwały. I popatrzcie, że czasem w tej relacji my, Bóg, też potrzebna jest pewna wytrwałość. I to nie dlatego, że Pan Bóg tak ma upodobanie w testowaniu nas. Ale to jest też potrzebne, żebyśmy i my mogli określić, co jest w naszym sercu. Czy ja powiem, Panie Boże, ratuj mnie, a nie pomogłeś mi, to odwracam się, idę sobie szukać jakiegoś innego rozwiązania. Czy jednak mówię, Panie Boże, jesteś moim rozwiązaniem i będę tu tak długo Cię prosić, aż mi dasz to rozwiązanie. Jeśli mamy to drugie podejście, to może coś się uda załatwić u Pana Boga, tak w cudzysłowie. Ale jeśli my się szybko poddajemy, jeśli mówimy, no nie, no nie pomógł mi Pan Bóg, no sorry, no to ja nie mogę ufać temu Bogu, to ja sobie załatwię po swojemu albo znajdę sobie innego Boga. To wtedy widać tak naprawdę, czym jest nasza wiara. I to często ten ogień doświadczeń jest w stanie pokazać, ile jest warta nasza wiara. Bo jak wszystko dzieje się pięknie, to łatwo jest tutaj śpiewać, modlić się, studiować Słowo Boże, mówić, kocham Pana Boga, chcę być Mu wierny, tak, czuję Pana Boga. Ale gdy przychodzą doświadczenia, gdy przychodzi moment, że się ludzie od was odwracają, gdy przychodzi moment, że sypie wam się wszystko w życiu, wy się modlicie, a Pan Bóg nic nie załatwia, wręcz jest gorzej, to wtedy tak naprawdę okazuje się, czy te nasze słowa coś były warte, czy to było takie, wiecie, gadanie dla gadania, bo tak mnie wychowali moi rodzice. Wychowałem się w tym kościele. Widać po niej, że ona nie poddawała się. Ona miała wytrwałość. I ta wytrwałość została nagrodzona. Musiało być też coś w Panu Jezusie takiego niesamowitego, że kiedy On mówił te straszne słowa, byśmy powiedzieli, że no, sorry, nie jesteś z narodu izraelskiego, nie pomogę ci, ale mógł to zrobić też w taki sposób, że ona widziała, że sprawa nie jest zamknięta. Prawda? I ona wiedziała, że trzeba jeszcze pomęczyć, jeszcze trochę tej wytrwałości i Pan Jezus da mi to, co ja chcę. I o tym powinniśmy pamiętać, abyśmy taką wytrwałością się wykazywali, bo czasem to nie trwa chwili tak w tym przypadku. Czasem doświadczenia i nasze modlitwy trwają dni, tygodnie, miesiąca, czasem lata. Ale nie mamy się poddawać. Powiem wam taką historię z mojego życia. To był moment, kiedy chodziłem na studia. Drugi rok studiów energetyki. Mieliśmy taki przedmiot jak termodynamika. To był przedmiot główny. Co znaczy przedmiot główny? Jak go nie zdasz, wylatujesz ze studiów. Albo po prostu jesteś spadochroniarzem.
No i ja nie miałem żadnych problemów akurat. Dobrze się uczyłem, przyznaję, miałem fajne oceny, przykładałem się do tego. No i przychodzi moment sesji. Mieliśmy tak, z termodynamiki mieliśmy egzamin teoretyczny, ćwiczenia i... jak to się nazywa? I praktyczny, dokładnie. Tak, dziękuję. Mówię sobie tak, dam radę, jest nieźle. No tam miałem jakąś 4 czy 4,5 akurat z ćwiczeń, z obliczeń. Mówię sobie, jest dobrze. Przeszedłem spokojnie laboratoria. O, laboratoria, to jest to, czego mi brakowało z tego słowa. Laboratoria też spokojnie, tam jakąś 4 czy 4,5 zdałem. Mówię sobie, podchodzę do teoretycznego, no co jak co. Chodziłem, uczyłem się, nie ma problemu. No i standardowo. Uczyłem się, spędziłem dużo czasu, modliłem się, oczywiście zawsze się modliłem. Prosiłem Boga o jego błogosławieństwo. Przychodzi moment, kiedy dostałem się w ogóle na zerówkę, więc wiecie, miałem wszystko zrobione tak przed czasem. I pan profesor mówi, daję wam 12 pytań. Dwa pierwsze pytania są przeze mnie nieoceniane, czyli to nie będzie się liczyło do waszej punktacji. Ale jeśli ja znajdę jakikolwiek błąd w tych dwóch pierwszych pytaniach, nie sprawdzam reszty, czyli 10, i od razu przepadacie. Mówię sobie, nie, no co ja się tu boję? Dam radę. Jeszcze popatrzyłem, mówię sobie, to łatwo brzmi, nie? Jakiś taki banalny przykład. No i napisałem, wszystko fajnie, oddaję, przychodzą wyniki, nie zdałem. Pomyślałem sobie, no dobra, nie poddaję się, uczę się dalej. Pierwszy termin to samo, ja jeszcze lepiej byłem przygotowany, nie zdałem. Drugi termin, nie zdałem. Trzeci, czwarty i chyba nawet piąty jeszcze był i ja żadnego z nich nie zdałem. Co najgorsze, było to, że ja naprawdę byłem niezły z tej termodynamiki, więc przychodzili koledzy i koleżanki do mnie na korepetycje, których im udzielałem i oni zdawali, a ja nie. I wiecie co, była już taka naprawdę sytuacja, że pali mi się grunt pod nogami. Przychodzą ci, którym pomagają i mówią, ej, jak to jest? Ty mnie uczyłeś, ty nie zdałeś, a ja zdałem? I ja nie miałem pojęcia, co ja mam odpowiedzieć. Stoję przed nimi jak głupi i nie wiem, co mam odpowiedzieć. I modliłem się, pamiętam przed tym ostatnim egzaminem, mówię, Boże, ludzie się już ze mnie śmieją. Co ja mam zrobić? Jak ja świadectwo daję o Tobie? No i znaleźli się tacy życzliwi, którzy przychodzą i mówią tak, wiesz co, widzimy, że masz problem. Przecież ty to umiesz. Weź sobie, zrób ściągę i jak będzie... Ja mówię, że ja nie ściągam. No dobra, to nie ściągasz, ale jak będzie ten moment, że potrzebujesz tej pomocy, to skorzystaj z tej ściągi. No przecież ty to umiesz. Po prostu nie wiem, co zamroczyło cię czy coś, to skorzystasz sobie z tego. No wiecie co, to jest naprawdę duża pokusa. Zwłaszcza, że już 2 lata nauki ciężkiej wpakowałem w to wszystko. Czas, pieniądze. I myślę sobie, no nie mogę tego zrobić. Nie ściągam, to jest nieuczciwe, no. Bo to jest tak naprawdę pokazywanie, że umiem, kiedy ja nie umiem. Nie ściągałem i oblałem. I myślę sobie, nie, naprawdę, byłem załamany. Mówię sobie, Boże, to już koniec, wyleją mnie. Nie ma rocznika po nas. No koniec. Było kilka osób w podobnej sytuacji, co ja, też nie zdali. No i oni poszli w końcu do dziekana i mówią tak, niech się pan zlituje nad nami, bo nie ma roku, ja akurat byłem na studiach po angielsku i nie otworzyli kierunku po nas. I mówią, jak teraz nam pan to zablokuje, możliwość, to my nie będziemy tymi, w cudzysłowie, spadochroniarzami. My nie jesteśmy w stanie spaść rok niżej. No i co, 2 lata straciliśmy? I dziekan zlitował się i powiedział, dobra, możecie zrobić awansem, czyli płacicie tą karę, uczycie się w następnym semestrze wszystkich przedmiotów jak normalnie i ten przedmiot i podchodzicie do egzaminu. Ale jak tym razem nie zdacie, to won z uczelni. No i pomyślałem sobie tak, może jest to jakaś Boża odpowiedź. No spróbuję. Wpłaciłem kasę. W tamtym czasie jeszcze dla studenta, ile to było, 460 zł, to było kupę kasy, nie? To było trochę lat temu. No i mówię, dobra, spróbuję. I wiedziałem, że jest jedno rozwiązanie dla mnie. Uczyć się, jasne, ale jest takie niepisane prawo. Kto zaliczy ćwiczenia z termodynamiki na 5, co graniczyło z cudem, ten nie musi pisać teorii. Ja wiedziałem, to jest jedyna deska ratunku dla mnie, bo znowu przepadnę. I wiecie co? Modliłem się, chodziłem na te ćwiczenia i Pan Bóg dał mi to zaliczyć w końcu. Poszedłem potem, daję indeks panu profesorowi,
I tam on mi wpisuje piątkę i tak patrzy na mnie i mówi tak, jakim cudem w zeszłym semestrze pan nie zdał, a teraz pan przychodzi do mnie po piątkę. Ja tak mówię, no wie pan co, no łaska Boża. On tak z uśmiechem, no łaska Boża i mi wpisał to. I pomyślałem sobie, czemu Pan Bóg mnie tak doświadcza? Czemu ludzie się ze mnie śmieją? Czemu musiałem przez to wszystko przejść, stracić kasę, czas, nerwy? Dlaczego mnie to spotyka? Nie miałem odpowiedzi. Czekałem kolejne pół roku od zdania tego na odpowiedź. I wiecie, jaka była odpowiedź? Ci wszyscy, którzy tak łatwo za pierwszym razem zdali i wyznawali przysłowiową studencką zasadę 3 zer, czyli zakuć, zdać, zapomnieć, nie mieli problemu z termą, ale mieli problem później, ponieważ termodynamika pod inną nazwą weszła w kolejnych semestrach i była jeszcze bardziej zaawansowana. I ci, którym tak łatwo poszło, przepadli po prostu. Oni to tam ledwo na trójki dawali radę potem zdać. A ja przez to, że musiałem tyle przecierpieć i tyle się tego uczyć, dziadostwa, nie miałem potem żadnego problemu. Miałem same piątki do końca. Zrobiłem dyplom na bazie termodynamiki, z której nie mogłem zdać. I wiecie co? Czasem tak w życiu bywa. Że wydaje się, że Bóg milczy. Że Bóg nie odpowiada na nasze prośby. Że Bóg dopuszcza na nas, aby ludzie się z nas śmiali. Bóg czasem testuje naszą wiarę. Czy będziesz, no to przysłowiowo, ściągać, czy nie będziesz ściągać. Będziesz mi wierny, czy znajdziesz sobie jakąś furtkę i pójdziesz sobie. Ale jeśli będziemy mieli taką wiarę, jaką miała ta kobieta i powiemy, Panie, Ty jesteś moją jedyną deską ratunku, choćby się miało walić i palić, ja będę przy Tobie, to wtedy Bóg jest w stanie robić cuda. I wtedy te Jego drzwi są w stanie się otwierać dla nas. Ale czasem trzeba czekać. I to czekanie jest najgorsze w życiu. A my jesteśmy z natury niecierpliwymi ludźmi. Dlatego pamiętajmy, jeśli Pan Bóg zwleka w odpowiedzi na Twoje prośby, pragnienia, ten ogień, który Cię pali, to może być to po pierwsze, bo ma jakieś inne sprawy do załatwienia. Bo może są jacyś ludzie, którzy obserwują Cię. My nie obserwowali na studiach koledzy i koleżanki. Może się będą na początku śmiać z Ciebie, ale jak będą widzieli, że jesteś konsekwentny w tym, co robisz, że Ty trwasz przy Bogu i nie zbaczasz z Jego dróg, to pomimo śmiechu, jak jest na początku, potem będzie przyrost szacunku. Gwarantuję. Już nieraz tego doświadczałem. Druga rzecz. Czasem Pan Bóg dopuszcza ogień doświadczeń i nie daje odpowiedzi ani rozwiązania od razu, dlatego żebyśmy mogli też sprawdzić naszą wiarę i żeby się okazało, co jest ona warta. Czy jest fajnie i miło, jak jest miło? Czy trwamy przy Bogu, kiedy jest ciężko i jest beznadziejnie? Chciałem zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Wiecie, jak daleko jest Tyr i Sydon od tego miejsca, gdzie Pan Jezus pierwotnie był? To jest grubo ponad 100 kilometrów, żeby obejść w tej weftę. I zobaczcie, Pan Jezus nie czynił tam żadnego innego cudu. On poszedł tam tylko dla tej kobiety. To nam pokazuje, że Jego miłość jest wielka. I choć pierwotnie wydawało się, że ją, no przysłowiowo, zlewał, nie interesował jej los, to On przeszedł te ponad 100 kilometrów tylko po to, żeby wysłuchać ją i żeby pomóc jej i jej córce. To nam pokazuje, jaka jest wielka Jego miłość. Komuś z was chciałoby się 100 kilometrów iść, żeby tam, nie wiem, pomóc komuś? No, przejechać samochodem to może jeszcze, nie? Ale żeby na piechotę iść, to już jest wyczyn. Zobaczcie, że dla Boga nie ma czegoś takiego jak mała sprawa. Nie ma czegoś takiego jak ty nie jesteś z mojego kościoła, albo ty jesteś i twój los interesuje mnie bardziej albo mniej. Bóg kocha każdego tak samo. I los każdego człowieka go interesuje. Więc kiedy przychodzą doświadczenia i was palą, pamiętajcie o tym, że Pan Jezus spędził naprawdę ładnych parę dni, żeby pójść tylko dla tej jednej kobiety i żeby pomóc jej i jej córce. Myślę, że będzie jeszcze wiele ciekawych doświadczeń w naszym życiu. Czasy są dziwne, to widzimy, ale jeśli trzymamy się tych Bożych obietnic, to
to możemy być pewni, przejdziemy wszystko. I tego wam wszystkim życzę. Amen.